mamy drużyna Wrocławia, Wrocław i awansowaliśmy tym roku do klasy okręgowej Grupa Wrocławskiej. To jest jeden z czterech grup okręgowych na Dolnym Śląsku i oczywiście z tej grupy się awansuje albo do czwartej ligi, albo się spada z powrotem do klasy A, gdzie byliśmy w tamtym sezonie. Jutro rozpoczynamy sezon z drużyną Polonia Wrocław, drużyna, która już kilka sezonów grała w klasy okręgowej. I to będzie dla nas bardzo ważny mecz, żeby pokazać od razu, że zasłużyliśmy na ten awans i mamy szansę zostać w tej grupie, czyli zostać w klasie okręgowej. Drużyna Polonia w zeszłym sezonie, wydaje mi się, że skończyli gdzieś połowę tabeli. Oni byli część taką większą grupy, które mieli i szansę na spadek, ale tak samo razem z szansą na skończenie na trzecie, czwarte, piąte miejsce. To była bardzo taka bliska grupa drużyn, które mieli tyle samo punktów. My z Polonią mieliśmy w naszej grupie w klasie A 3 albo 4 sezony temu. Wtedy mieli bardzo silną zespół. Zainwestowali bardzo dużo pieniędzy w naprawdę dobrych piłkarzy. I o ile ja pamiętam, przegraliśmy u nich 2-0 i u siebie dostaliśmy chyba 5-0 nawet. Poza tym mamy z nimi rozegrane mnóstwo sparingów i szczerze to oni raczej zawsze mieli z nami lepsze wyniki, czyli większość tych meczów wygrali. Aby dostać licencję na gry w okręgówce, musieliśmy, tak jak widać, postawić nowy trybuna z miejscami już taki stały siedzisk. Musieliśmy również zrobić klatka tak zwany dla przyjezdnych, taki mały, zamknięty ten dla kibicy z innych drużyn, które przyjadą. Poza tym musieliśmy tu postawić toaleta, robić różne rzeczy, żeby tu było lepsze warunki dla to, co myślimy, że będzie trochę więcej kibicy na stadionie niż było w tamtym sezonie. Ale ile przyjdą, to już zobaczymy jutro. Mam nadzieję, że dużo ludzi ma ochotę zobaczyć nasz debiut wojnowski w okręgówce. Jeżeli będzie pogoda, dzień wolny, to może być całkiem fajne. Czyli zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej jutro, 15 sierpnia o godzinie 17 tutaj na stadionie na Ośrodek Truskawkowy na Wojnowie, to jest ulica Gitarowa. Zapraszamy.